Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać trening skokowy, ale jazdę w parkurze, więc zachęcam Was do oglądania. Musicie pamiętać o tym, że w parkurze najważniejszą rzeczą, na którą musicie zwracać uwagę, to jest aktywny galop sprężysty od zadu, tak? Czyli jeśli będziecie mieli dobrą jakość galopu, tak naprawdę cały parkur będzie płynnie i czysto przejechany. Jeśli będziecie pilnować jazdy w zakręcie, czyli będziecie aktywizować konia w zakręcie tak samo jak na prostej, koń będzie wtedy bardziej podstawiał zad i będzie Wam łatwiej prowadziło się konia w parkurze, czyli po prostu on będzie utrzymywał te dobre tempo. Spokojna łydka, raz, dwa i skok. Dobrze, patrz gdzie jedziesz. Patrz gdzie jedziesz, prowadź wzrokiem. Cofnij łydkę troszkę, cofnij. O właśnie, dobrze. Tylko garbisz się, garbusie jeden. Uwaga, szereg będzie. Nie ścinaj. No Basia, teraz ręką zostałaś, prawda? I trochę się zgarbiłaś. Postaraj się bardziej tyłkiem być nad środkiem siodła. O, teraz lepiej, mimo że też troszkę plecy były zaokrąglone. Tak, teraz tutaj, dobrze. No i widzisz, jak równym tempem galopujesz, okser, równym tempem galopujesz, to zobacz, wszędzie ci pasuje, prawda? Tutaj ścięłaś i co było? No właśnie, więc jedź jeszcze raz na ten okserek. Zagalopuj z tamtego najazdu, tak jak jedziesz. Jedź, tak, galopuj, galopuj. Pamiętaj, w zakręcie pilnujemy wewnętrzną łydką, by koń galopował. Nie mylcie aktywności z pędzeniem, bo często to jest taka bardzo delikatna granica, ponieważ możemy bardzo mocno galopować i ta fula będzie płaska, koń będzie rozciągnięty i te skoki będą niefajne. Ale nam zależy na tym, żeby koń bardziej podstawiał zad, a bardziej unosił przód, żeby miał głowę do góry, patrzył przed siebie i żeby obserwował, co jest przed nim. Ale musimy zachować tą właśnie aktywność magiczną, czyli ta fula musi być taka sprężysta, aktywna, zwarta. I wtedy te skoki będą soczyste, fajne i prawidłowe, co najważniejsze. Co za tym idzie, jeśli koń będzie fajnie się wybijał, bo często właśnie ten, jak jest dobrze podtrzymywany galop, musimy pamiętać o oddającej ręce, ponieważ konie często lubią wtedy wyskoczyć wyżej i dalej i wtedy musimy dać możliwość koniowi wyciągnięcia szyi i głowy. Pamiętaj o tym, że w parkurze nie możemy ciągnąć za wewnętrzną wodzę. Koń musi być wyprostowany. Jak wprowadzacie konia w zakręt, pamiętajcie, prowadźcie go na zewnętrznej wodzy, tak jak klasyka mówi, czyli jedziemy konia od wewnętrznej łydki do zewnętrznej wodzy. To jest niezwykle ważne, ponieważ jak wyginamy koniowi głowę za bardzo, ta energia ucieka na zewnątrz i koń często chce nas wywieźć w zakręcie na zewnątrz. A jeśli będziemy pilnować zewnętrznymi pomocami, zewnętrzną łydką, zewnętrznym kolanem, zewnętrzną wodzą, będziemy konia prowadzić, wtedy mamy ten komfort, że koń będzie wyprostowany, energia nam nie będzie uciekać na boki, koń nie będzie nam spływał, tylko będzie prawidłowo w wyprostowaniu galopował do przeszkody. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się film i wynieśliście z niego jak najwięcej, jak najlepszych rzeczy, że zwróciłam Wam uwagę na pewne znaczące, a niemalże najważniejsze aspekty jazdy w parkurze. I ja tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia!